Cześć, tutaj Sebek. Jak wiecie, święta się zbliżają, tak więc trzeba było sobie zrobić malutkie prezenty. A to, że ja jestem entuzjastą dobrego dźwięku, dobrego brzmienia, postanowiłem sobie kupić kartę muzyczną, którą dzisiaj mam zamiar Wam zaprezentować. Karta muzyczna to Xonar U7, zewnętrzna karta pod USB od Asusa. Jak wiadomo, Asus ostatnimi czasy robi naprawdę dobre karty dźwiękowe. Szczególnie jeśli chodzi o serię Xonara. U7 to jest taki pewny, mocny średniak. Według mnie nie było sensu rzucać się na coś naprawdę mocnego za, dajmy na to, 2000 zł, tak? Tutaj wystarczyła mi karta dźwiękowa za 350 zł, bo w tej cenie właśnie dostaniecie tego Xonara U7. To nie będzie unboxing, bo zostało otwarte już wcześniej pudełko i karta została już przetestowana i sprawdzona pod względem tego, jak działa. Tak więc po prostu przedstawię Wam pudełko, przedstawię Wam wszystko, co zresztą za chwilę zobaczycie. Jeśli chodzi o jakość dźwięku tego Xonara, na pewno nie dorównuje kartom dźwiękowym stacjonarnym, że tak to nazwę, czyli tym, co są wsadzone w komputer bezpośrednio, tak? Nie przez USB. Ale jakość dźwięku trzyma naprawdę na wysokim poziomie, to trzeba przyznać. Jeśli chodzi o porównanie ze zintegrowaną kartą dźwiękową, którą mam w laptopie, to jest mega, że tak powiem. No i cóż, chyba tyle mniej więcej takiego wstępu i widzimy się za chwilę, jak już będziemy sobie oglądać pudełko. No i tak właśnie prezentuje się pudełko tego Xonara. Wybaczcie, ale muszę nagrywać niestety jedną ręką, nie mam tu żadnego stojaka ani nic. Pudełko jest dość małe, to trzeba stwierdzić. Dziwi mnie fakt, że przyszło w cholernie dużym opakowaniu, 10 razy większym praktycznie od tego pudełka. Co na nim znajdziemy? Ogólnie widzicie tutaj wszystko, co jest potrzebne. Karta dźwiękowa ma 7.1, czyli można podłączyć głośniki, które mają, są technologią 7:1, tak? Ona wygląda mniej więcej tak. Tutaj, jak widzicie, ma wzmacniacz do słuchawek. Resztę omówię tam dalej i później, jeśli chodzi o to. Gra ona na parametrach 114 decybeli, więc to jest dość dużo. Zaraz zobaczycie w ogóle porównanie do zintegrowanej karty muzycznej. No i oczywiście ma 192 kHz i 24 bity. To jest naprawdę świetne. Co mamy z boku? Z boku mamy więcej parametrów. Zaraz, niech mi tutaj złapie kamerka Focus. Chyba nie złapię. Przykro mi, ale nie chcę złapać, tak więc musicie mi uwierzyć na to, co tutaj będę czytał po prostu. Tak więc mamy dźwięk, tak jak mówiłem, ma 114 decybeli. Działa ona od 10 Hz do 46 kHz, tak więc to jest dość mocna jakość, jakby nie patrzeć. I ma 192 kHz, jeśli chodzi o sam dźwięk już. I 24 bity oczywiście. Jest ona kompatybilna z USB 2. I jeśli chodzi o impedancję wzmacniacza do słuchawek, to klasuje się ona na parametrach 32 ohmy albo 150 ohmów. Tutaj mamy tył karty dźwiękowej, mniej więcej tył, przepraszam, opakowania do tej karty dźwiękowej. Tutaj macie bardzo ładne porównanie parametrów. Ona działa na 114 decybelach, jak już mówiłem. A zintegrowana karta muzyczna działa tylko na 90, tak więc jest różnica dość spora. Uwierzcie mi, że te 24 decybele to jest naprawdę dużo i to słychać. Dźwięk jest naprawdę czystszy. Dalej mamy przedstawienie detali dźwięku, ale to jest mało ważne. No i dalej mamy, że ma Dolby Digital. I jeszcze dodatkowo do tego oprogramowanie.
Tutaj już reszta myślę, że jest nieistotna. Popatrzmy dalej. Tutaj mamy jakieś tam sobie... Nie, nie ma nic ciekawego. Jeszcze fajny patent jest w tym opakowaniu, już chwilka, że można sobie otworzyć, tak. Jest pokazane tutaj, jaki zastosowany jest procesor dźwięku. To jest dość wysokiej jakości Cirrus Logic. Niestety nic wam nie powiem o tym procesorze, bo nie mam pojęcia. Tutaj mamy powiedziane mniej więcej, o co chodzi z tym procesorem, że on utrzymuje dźwięk w jakości dość wysokiej, czyli to, co już wcześniej wam powiedziałem. No i że można podłączyć do tego głośniki 7.1. Dalej zobaczmy sobie, otwórzmy pudełko. Jejku, jedną ręką to jest trochę trudno robić, ale postaram się mniej więcej to jakoś utrzymywać. Dobra, udało mi się wyciągnąć, tutaj będę musiał niestety pociąć materiał, ale udało mi się wyciągnąć to, co tutaj widzicie. Otwieramy sobie, tutaj w środku to jest nieistotne, mamy informacje jakieś tam o bezpieczeństwie, w ogóle nieistotne, wywalamy. Płytka ze sterownikami do tej karty dźwiękowej. No i instrukcja. Co najciekawsze, instrukcja jest chyba po wszystkich językach świata, jakie istnieją, ale nie ma polskiego. Tak więc tutaj Asus się troszkę nie popisał, no ale cóż poradzić, to chyba wina będzie bardziej polskiego producenta niż samego z siebie Asusa. A jeśli chodzi o kartę muzyczną, to wygląda ona tak. Tutaj mamy ładny kabelek i teraz co my na niej mamy? Na górze mamy pokrętełko. Wiele osób strasznie narzeka na to pokrętełko, bo ono jest, jak widzicie, w obudowie, że tak powiem. Jest na równi z obudową, czyli chcieli po prostu zrobić, żeby ten sprzęt był jak najbardziej przenośny, jak najmniejszy, żeby nie za wiele rzeczy wystawało. Można sobie klikać, żeby zmieniać między słuchawkami a głośnikami. Tak więc to jest bardzo dobra opcja, jeśli mamy podłączone słuchawki i głośnik. Z przodu mamy sobie logo Asusa oczywiście. Tutaj mamy wejście na słuchawki, jak widzicie, i miejsce na mikrofon. Szkoda, że to jest niestety na jacka, będę musiał stosować przejściówki do mojego dynamicznego mikrofonu. Tutaj mamy głośność tego mikrofonu, to jest bardzo fajna rzecz, którą zastosowali. Bardzo przydatne dla mnie będzie. Tutaj mamy jakieś informacje podstawowe, przełącznik między USB 1 a USB 2. Jeśli przełączamy się na USB 1, to niestety jakość dźwięku jest gorsza i nie wszystko działa. Z tyłu mamy podłączenia do głośników na tych właśnie 7.1. I jeszcze mamy wejście SPDIF. Co to za wejście? Niestety wam nie powiem. No i to by było chyba na tyle, jeśli chodzi o prezentację tej karty dźwiękowej. Tak więc widzimy się za chwilę jeszcze na króciutkim podsumowaniu. Tak więc jeśli chodzi o możliwości tej karty dźwiękowej, to trzeba przyznać, że jestem z niej zadowolony i to bardzo. Na pewno plusem jest jakość dźwięku, jest on naprawdę krystaliczny, ładnie brzmiący, nawet włączający się Windows brzmi elegancko, że tak to nazwę. Kolejną zaletą jest to po prostu, że jest malutka. Ta karta dźwiękowa jest fajna, mała i przenośna, można ją przenieść wszędzie, nawet w torbie od laptopa. Jeszcze jakieś zalety, no na pewno swojej ceny jest warta. Ona kosztuje maksymalnie 350 zł, jak dacie za nią więcej, to naprawdę przepłacicie. Tak więc w tej cenie ta jakość dźwięku, ta jakość sprzętu jest naprawdę fantastyczna. Tak więc mogę z czystym sumieniem wam tą kartę polecić, jeśli byście sobie chcieli kupić jakąś zewnętrzną kartę dźwiękową, jeśli zintegrowana wam nie pasuje. Ale oczywiście nie przekładajcie tego, jeśli macie komputer, to nie kupujcie jej. Naprawdę lepiej kupić normalną kartę dźwiękową,
na złącze pod komputer niż na USB. Taka niestety jest prawda. Ja mam laptopa, więc ta karta mi w 100% wystarcza. Minusy tej karty dźwiękowej. Wiele osób strasznie narzeka na to pokrętło. Nie wiem dlaczego, bo dla mnie to nie jest żaden problem. I ogólnie, jeśli chodzi o minusy tej karty dźwiękowej, to jest tyle. Tak więc naprawdę, jeśli byście mieli coś kupywać, na przykład do laptopa, z czystym sumieniem Wam mogę polecić tą oto kartę Asus Xoner U7. No i to by było na tyle, tak więc jeśli Wam się podobało, możecie zostawić lajka, możecie zostawić łapkę w górę, możecie zostawić komentarz, udostępniać, no i oczywiście subujcie nasz kanał. No i do zobaczenia w kolejnym filmiku, na razie.